Dzień dobry. Powiedzieć, że ostatnio nie wszystko idzie zgodnie z planem, to tak powiedzieć nie za wiele. Wczoraj przyjechałem na tę wodę z myślą o nocce, takiej połowo-karpiowo-połowo-metodowej. Zanęciłem miejsce, puściłem koło 15 spombów, znikąd pojawiła się burza, do domu. Dzisiaj plan był taki, że razem z Basią jedziemy na Wisłę. Coś tu nam się spławiło, fajnie. Po około 2 godzinach szukania miejscówki na Wiśle nic nie znaleźliśmy, bo w ciekawsze miejsca po burzy nie dojadę. Więc decyzja, że wracamy na wodę w miejsce, w którym nęciłem. Miejsce zajęte. W związku z tym spróbujemy czegoś jeszcze innego. Miejsce, w którym już byłem, jedną wędką dystansową łowimy z okolicy wyspy na wprost na około 100 ileś tam metrów. A druga wędka będzie ciekawsza, ale to za chwilę. Najpierw rzucimy metodę. Zacznę od małej wanilii, bo ostatnio jakoś działa. Oczywiście kolor ten trochę jaśniejszy. Zobaczcie, ile tam było mułu. Kurczę. Fujka. Jest z nami Basia, więc łowienie będzie na pełnym luzie. Przede wszystkim dlatego, że z myślą o Wiśle wypakowałem kosz z samochodu. Więc jestem skazany na 2 podpórki z sygnalizatorami. Ale będzie działać, chyba. Zaraz się dowiemy. Dodatkowo testuję boostery do polewania podajnika. Ciekawe, czy pomoże. Zaszkodzić raczej nie zaszkodzi. Trochę śmierdzi, więc pewnie będzie dobre. Standardowo łowiłem z prawej strony wyspy, a właściwie bardziej po środku. Natomiast wiem, że panowie, którzy są z mojej prawej, gdzieś tam rzucają. Więc żeby nie robić problemów, przesuniemy się zdecydowanie w lewo. Tam widziałem ładną rybę. 5 metrów dalej, ale jednak mega płytko. Teraz wybrać cały luz. Wędki niestety do góry. Nie mam 2 podpórek. Na Wisłę nie potrzebowałem. Znaczy 2 podpórki mam, ale po jednej na każdą wędkę. Metoda jest prosta. Wiadomo, że będziemy opławiali wyspę pewnie cały dzień, dosyć standardowo. Natomiast ta druga wędka będzie chyba trochę ciekawsza. Przy ostatnim wyjeździe najlepsze efekty dała bombka, więc dzisiaj też będzie bombka. Natomiast to będzie taka półkarpiowa bombka. Na igiełkę pójdzie mały korn. A dlaczego będzie bardziej karpiowa, o okonek goni, a nie standardowo federowa? Bo zostało mi trochę towaru do nęcenia z wczoraj. Nawet całkiem sporo. Mamy tutaj gotowaną kukurydzę, pelet 18, kulki karpiowe, pelet kanibala. I tym towarem spróbujemy sobie zanęcić. Nie planuję wsypać całości, ale trochę pewnie pójdzie. Jakbym nie rzucał trzciny, to nawet by mogło działać. Bardzo blisko trzciny. O to chodzi. Bombkę dokładamy gdzieś w okolice tego miejsca. Mamy tutaj około 2, może 2,5 metra. Powinno działać. I podejrzewam, że tej bombki nie będę ruszał dobre 2-3 godziny, czekając na jakieś potężne branie. Oczywiście kołowrotek na luz. Jest to dosyć blisko nas, natomiast myślę, że nie będziemy rybom przeszkadzać. I czekamy na wrum wrum. Dodatkowo wziąłem ze sobą swoją starą szczycę, także będziemy musieli uważać, żeby przypadkiem jej nie złamać do końca. A może jeszcze wytrzyma ten jeden wyjazd. Początek mamy taki sobie, bym powiedział. Na razie nawet obcierki. Oczywiście ciężko zobaczyć obcierkę na sygnalizatorach, mimo wszystko wędki są w górę, więc w razie czegoś mocniejszego na 99% zauważę. Zrobiłem 3 rzut z lewej strony wyspy, jeżeli... O! Coś puknęło. Ale to 90% różnica. Jeżeli nic się nie wydarzy, to pewnie przesuniemy się bardziej w prawo, jeżeli tam też nic, to może spróbujemy obłowić kawałek przed tym cypelkiem. Tutaj coś się pokazuje, natomiast to raczej też drobnica. Pod wyspą się nie dzieje. Próbujemy rzucić pod cypel. Nie przed sam. Okej, coś takiego.
Pamiętam, że przed samym cyplem był dosyć spory zaczep. Póki co, niestety się rozwiało, co będzie nam bardzo przeszkadzało w łowieniu na dystansie, zwłaszcza z wędką do góry. Więc spróbujemy lewej strony. Przed nami, poza tym jednym szarpnięciem, natychmiast porzucie, pewnie wzdręgi. Absolutnie nic. Bombka nawet nie drgnie. A mi odleciał śmieć. Musimy iść. Oby coś strzeliło, bo nie mam dobrej pasce ostatnimi czasy. O, ty. Jest duża ryba. O, ale piękna. O, ty! Piękna rola. Będzie dobra ryba. Teraz byle nam nie poszła w prawo, w zestawy panów obok. I będziemy nawet w domu. Ja to już zacząłem wątpić, czy jest w ogóle realne jakieś branie dzisiaj. Chociaż teraz nam się zupełnie poddała ta ryba, chyba. Czy nie? Podniesiemy wędkę, żebym zobaczył, gdzie jest. No, idzie właściwie w linii. Branie już spod wyspy. Wróciłem tam w momencie, kiedy chwilę nie wiało. Byle rybko nie w prawo, w lewo, idź gdzie chcesz. Tutaj mamy dużo miejsca. Ale rola pierwsza piękna. Przy braniu, prawie porwało wędkę zresztą. Kontrolujemy. Idzie w prawo. Niedobrze. Oj, niedobrze. Tutaj wszędzie są drzewa, to będzie zabawa. Spróbujemy ją... Spróbujemy ją trochę szybciej scholować, żeby się tam nie wbiła w zestawy czyjeś. No do panów mam jakieś 50 metrów, więc można spróbować. Dziwna walka bardzo. Przynajmniej ten początek się wydawało, że ta ryba będzie naprawdę wielka. A teraz nam idzie bez historii. I rybka już jest przed nami. Okej. Okay. Mam wrażenie, że nie będzie duża jednak. I mamy niepotrzebną panikę. Chociaż tu ładnie chodzi. O, właśnie. Ciekawie będzie. Haczyk numer 12 z zadziorem, bo tutaj cała masa zielska wszędzie. Przypon 0,23. No zobaczymy. O, już jest wysoko. Nie widziałem jeszcze jaki gatunek. A na tej wodzie złowiłem amura, więc wiecie, to zawsze jest jakaś szansa. A ta ryba nerwowa. Amur na metodę to by było coś. Ale kurczę, pięknie chodzi. Nie będzie to glut chyba. Albo na pewno będzie to karp. Już widzę. Ale może nie glut. Bardzo ładne małuski na pewno. I akurat huragan. A może i glut? I mnie tak oszukał? No taki glut z aspiracjami chyba. A jak na takie chałupnicze podejście dzisiaj, niezbyt celowe, to nawet się coś stało. Chociaż zdecydowanie bardziej liczę na lewą stronę i bombkę. Tam jak coś odpali, to pewnie armata. Mam tylko nadzieję, że ta piękna rola się nagrała. No, karp. Po braniu spodziewałem się niedźwiedzia. A on po prostu mnie trochę oszukał. O, kolega nam się nawet wypiął w podbieraku teraz. No to teraz może być. Nie jest to wielka ryba, ale na pewno jest śliczna. Glut czy nie glut? Tak, takie pogranicze trochę. Ale ładniutki. Pewnie taki trochę ponad 4 dyszki. I wywalczony w końcu, bo nic się nie działo. Dobre 2-3 godziny. No, dałeś się, nie? Ale dobrze, że byłeś. O ty. Pięknie poszedł. Czuję, że się nie nagrał na drugiej kamerce, ale poszedł. Narobił zamieszania strasznie dużo. Byłem przekonany, że mamy piękną rybę. Ale najważniejsze, że jakieś pranie jednak się udało. 9:54, więc mniej więcej po 3 godzinach. Nie wiem, czy dorzucę w tym wietrze, ale na pewno jak podajnik będzie w wodzie, to większa szansa na rybę. No dorzucę, bez przesady. No, niemalże bym powiedział. Niedużo zabrakło. Ale samo dopięcie zestawu na pewno nie będzie łatwe przy tym wietrze. Natomiast dzisiaj zdecydowanie wolałem wybrać się na Wisłę, bo po wczorajszych ulewach woda w końcu się troszkę podniosła.
Miałem nadzieję, że te ryby tam odpalą, ale jak się nie dało, to próbujemy tutaj. I klasycznie, ryba spod wyspy, z wypłycenia. Mam nadzieję, że tu na lewą stronę też nam podejdzie coś ciekawego. Na pojedynczą małą kulkę możemy złowić dosłownie każdy gatunek ryby. Oczywiście preferowałbym amura, karpia, lina, ale najważniejsze, żeby w ogóle coś tam w końcu wzięło. A ja widzę bardzo ciemne chmury za nami, więc szybko sprawdzę pogodę. Chyba za mocno wieje, bo zaczyna mi wyciągać linkę z kołowrotka. Więc zrobimy tak, że wybiorę cały luz, jaki tylko jest, tak żeby ta bombka wisiała maksymalnie wysoko. Znaczy bombka w sensie hanger oczywiście. Bardzo chętnie bym to przerzucił, bo ten rzut wyszedł tak dosyć średnio, natomiast przy tym wietrze nierealne pewnie. Musimy zaczekać, aż się troszkę uspokoi. Ależ mnie ten mały karpik oszukał, myślałem, że to będzie piękna ryba. A to taki o. No trudno. Niestety wczorajsza zasiadka z powodu burzy została przerwana. No, taka pół zasiadka, nocka z porankiem. Ostatnia zasiadka, taka prawdziwie karpiowa na tej wodzie, dała trzy przepiękne ryby. W związku z tym muszę spróbować jeszcze raz. Tutaj bardzo małe stanowisko, ale na dwie karpiówki powinno wystarczyć. Wyspa przed nami, tam się coś działo jednak, jakby nie patrzeć. Miejsce muszę przemyśleć jeszcze raz. A przy okazji na sklepie alebranie.pl trwa promocja. Po pierwsze przedłużone mikado kolejny tydzień minus 10%. Po drugie wszystkie artykuły SK Feder minus 10%. Dodatkowo z kodem OKO kolejne 10% rabatu. Peletu Dynamik jeszcze nie ma, ale z tego co się zorientowałem powinien być we wtorek. A ja muszę tutaj wrócić na kolejną zasiadkę. Brak jakiegokolwiek ruchu na bombce trochę mnie zaniepokoił i mam plan. Zrobiłem selfie sticka dla ubogich. Na dwie tretytki do drugiej szczycy do podbieraka dopiąłem GoPro. Tutaj się kawałek da wejść. Sporo kukurydzy poleciało blisko trzcin. Zobaczmy, czy coś zostało. Tutaj woda jest... Oho, zobaczymy zaraz. Mamy drugą rybę i też ma piękny start. Ale pomysł na bombkę miałem niezły. Na sprawdzenie tego. Z dużym oporem idzie. I znowu, po prostu idzie w prawo. Spróbujemy ją też lekko w prawo holować, na ile się tutaj da. Chociaż ta idzie leciutko. Bardzo lekko. Szczerze mówiąc, nie pobiegłem od razu do brania, bo byłem przekonany, że to wiatr znowu. Potrzebowałem z 4 sekund, żeby załapać, że wieje dosyć słabo akurat w tym momencie. Basi jeszcze nie ma, śpi. Ej, dobrze, niech odpoczywa. Teraz pomyślałem, że rzuciłem tym drugim GoPro, to tak się nie powinno robić chyba. Każdą rybę tutaj holuję bardzo ostrożnie, bo wiem, że był tu jeden amur, przynajmniej, a podejrzewam, że jest ich troszkę więcej. Nigdy nie wiadomo, co się akurat trafi. Ale to idzie bardzo, bardzo spokojnie. Ten początek jakiś taki był nerwowy, znowu. Sugerujący, że to będzie ładna ryba, ale... No tyle, że teraz płynie w lewo. Bardzo mocno w lewo. Więc spróbujemy ją też holować w lewo. Iż ty, szmendo jedna. Poczułem to zielsko i natychmiast spinka, natomiast ja już rybę zobaczyłem. Karpik podobnych rozmiarów jak ten poprzedni, ale... I nawet haczyk z zadziorem nie pomógł. Ale dwa brania udało się wypracować. Oba na wanilię i oba z dodatkiem boostera. Nie wiem, czy pomaga, ale myślę, że nie przeszkadza. Myślę, że w tym wietrze aktualnym, a już trzeba miotać z całej siły. I nie doleciało. Nie było szansy nawet. Ale wiatr jest potężny. A spróbuję wybrać tyle luzu, ile się da i muszę sprawdzić, czy jest ta kukurydza. Ale szkoda tej ryby. Jak nie wiecie, jak wybrać dosyć szybko luz na plecionce,
Najlepiej szczytówkę schować pod wodą i bardzo delikatnie palcami wybierać luz. Im głębiej dacie szczytówkę, tym szybciej pójdzie. Nie przejmujcie się, że idzie powoli. Ten cały balon musi się zatopić. Ważne, żeby tylko nie ruszyć naszego podajnika. I u mnie, o właśnie, balon się schował. Wybiorę jeszcze tylko tu. Co jest? Szarpnęło coś od razu. Mi się nie wpięło. O ty! Trzeba przerzucić od razu. Mocne to było szarpnięcie. Sprawdzę mocno, czy tam nie ma ryby. Najlepiej to od razu wezmę, bo tu jest ryba. Niesamowite. Ciekawe jaka, bo to było branie w minutę odrzutu. Albo ryba, albo od razu nam weszła w zaczep. Ale się nagle wszystko zmieniło razem ze zmianą pogody i nie ma. I też zeszła. Ale taka akcja to mogła być podpięta ryba. To nie musiało być nic konkretnego. A na przeponie jest śluz, więc podejrzewam, że mieliśmy albo malutkiego leszczyka, bo oporu nie było przy zwijaniu, albo coś podobnego. Poprawiamy jeszcze raz. Akurat się bardzo rozwiało, ale próbujemy. Pięknie, tym razem od razu po rzucie szczytówka do wody. A to było zaskakujące trochę. Już było szarpnięcie. Nawet nie zdążyłem podejść pod drugie stanowisko. W końcu nie sprawdzę, czy tam jest ta kukurydza. O ty. Troszkę mocniej zrób, co? Spróbujemy. Natomiast tam chyba weszła drobnica. Odpuściła. Nie dziwię się, tam jest spokojna woda. Wyspa zasłania, więc nie ma takiego wiatru. Może chcą tam siedzieć. Zostawię to na 3 minutki, bo przy tym wietrze nie chcę przerzucać co chwilę, bo samo napinanie zestawu chwilę zajmuje. Wracamy do rzeczy właściwych. I zaraz po tym przerzucę tamten zestaw. Dobra, tutaj jeszcze można bezpiecznie stanąć. Zobaczmy, co tam jest. Moim zdaniem tam zostały jakieś same resztki, więc zaraz to przerzucimy. I do nęce od razu bombkę. Tam widziałem raptem 15 ziarenek. A tutaj czasami ta szczytówka się przygina, więc myślę, że już sprawdzimy. Czy tam przypadkiem jakiś maluch nie wisi? Niestety nie. Poprawiamy, bo trochę uspokoił się wiatr. Na prognozie nie wieje, jakby ktoś pytał. Pięknie. Nie będzie problem nawet grilla zrobić. Natomiast najważniejsze, że ruszyły się rybki. A drobnicy jest tutaj chyba od groma. Poczułem coś na kiju. Niesamowite. Zobaczcie, na wędce już było puknięcie. O, jeżeli weszła nam ta taka drobnica, o jakiej myślę, czyli mini leszczyki, wzdręgi i tym podobne, to będziemy zmuszeni zmienić miejsce. Oby nie. Myślę, że możemy trochę donęcić. Jeżeli tam były ryby i to zjadły, to trzeba donęcić. Jeżeli ich nie było, to najwyżej będzie więcej, jak przyjdą. Niestety, ale łowienie z dystansu na tę chwilę nie ma sensu. Wieje już momentami na tyle mocno, że przesuwa mi podajnik, więc nie może to działać. Może gdybym miał kosz i szczytówki w wodzie, albo bardzo blisko, to byśmy dali radę, natomiast tam i tak stuka drobnica co chwilę, zaraz po rzucie, więc przynajmniej na chwilę spróbujemy sobie zmienić miejsce. Polejemy, da radę jakiś wzorek. Iksik? No prawie. Taki iksik na miarę moich możliwości. Oczywistym wydaje się łowienie przed cyplem, ale próbowałem, nic się nie działo.
Więc spróbujemy z prawej strony. I żeby spadło blisko nóg, przytrzymuję linkę. Bardzo blisko. I zostawię to tak przynajmniej do czasu, kiedy ten wiatr troszkę się uspokoi. Bo póki co to dystansowe łowienie wydaje się kompletnie nierealne. Ale się robię leniwy ostatnio z tymi sygnałkami. Było jedno szarpnięcie tutaj, dosyć dynamiczne, podejrzewam, że wzdręgowe, bardzo krótkie. Nic z tego, mimo wiatru próbujemy wrócić na dystans, a akurat podmuch stulecia. To jeszcze chwilę. Dobra, jedziemy. O kurczę, pod samą wyspę. Kiedy nie wieje, nie mam żadnego problemu, żeby tam dorzucić. Przy bardzo mocnym wietrze niestety jest ciężko. Były dwa szarpnięcia. Szarpniesz jeszcze? Ale nie wyglądało to na dużą rybę. Sygnalizator trochę pika na wietrze, to nie było od wiatru. Strzelasz, nie strzelasz? Co się dzieje? A z drugiej strony jedyne brania były tam. Natomiast panowie z prawej strony się wyprowadzili, w związku z czym otwiera nam się cała ta wyspa i myślę, że spróbuję się przesunąć znacznie, znacznie w prawo. A może spróbuję nawet w sam róg wyspy. Chyba branie było. Mega delikatne. Zobaczcie, szczytówka leciutko szarpnęła. Znaczy nie wiem, czy zobaczycie, ale szarpnęła. Coś mamy. A grill się rozpala. Ale nie potwór. Branie było tak delikatne i długie, że boję się, że będziemy mieli coś podpiętego. Tutaj rybka nie była w stanie zrobić nic. I bardzo długo myślałem, że sygnalizator tylko puka, bo wiatr. Ale okazuje się, że jednak nie. Ale nie wyczuwam potwora. Chyba, że mamy wielkiego amura i zaraz się odpali pod nogami jako wielka bestia, ale to się może nie udać. W ogóle nie mamy ryby, tylko zielsko? To się nie powiodło. Basia, pa! Jej! Także z ilością drobnicy tam chyba miałem rację. Zasłuchaj. Jeżeli znowu będzie nas męczyła drobnica, założę dużą kulkę, natomiast testowo próbujemy znacznie w prawą stronę. Za mocno. Dobra. Może być. Nie ma wody, nic a nic. Nawet metra. A nasz krąpik chyba... O, budzi się. Już myślałem, że nie przetrwał próby. Nie zdążyłem dopiąć zestawu. Już jest branie. Pewnie się nie wetnie. Poczułem na wędce, nawet nie widziałem. Po prostu dopinając poczułem takie... No, znowu przygięło szczytówkę minimalnie. Zostawimy na chwilę, bo pora na grilla. Dzień dobry. Dzień dobry. Basia przyjechała, to przynajmniej będzie normalne jedzenie. Smacznego. Smacznego. Nie za dobre te frankfurterki były. Jakiś czas temu zmieniłem już kulkę na dużą. Efekt jest taki, że nie ma zmian. Tak samo szarpie drobnica natychmiast po rzucie. Nie za bardzo mam jakiś pomysł poza tym, że wiaterek powoli odpuszcza. Myślałem o powrocie na lewą stronę, ale tam się długo nic nie działo. Poza tym blisko mamy tę bombkę, która też nie działa. Tutaj trzy raz szarpnęła wzdręga, nic więcej, więc chyba po prostu trzeba wrócić pod wyspę i liczyć na to, że tym razem coś się stanie. Natomiast już nie zrobię rzutu pod samą wyspę, tylko na tę głębszą wodę. A przynajmniej tak się postaram. Tu rzucę dużo lżej. Ok, jakieś 7-8 metrów od wyspy. Czy jest głębiej? Nie wiem. Załóżmy, że jest. Zaczęło też wiać w naszą stronę, więc już nie ma aż takiego problemu z dopinaniem zestawu. Natomiast patrzę, dopinając na szczytówkę, żeby przypadkiem tym razem też coś nie strzeliło tak jak teraz. No tej drobnicy jest tam po prostu mnóstwo. Mówiłem, że przestaje wiać chyba. To się trochę pomyliłem jednak. I jedyny pomysł jaki mam,
to może spróbuję łowić w ogóle z prawej strony tej wyspy, rzucając bardzo mocno po skosie. Z prawej strony karpiarze zjechali, zostali plażowicze. A więc w sumie cała woda nasza, nikogo poza nami chyba nie ma. A dzisiaj jest sobota. Pół dużego waftersa zjedzone, po prostu zjedzone. Niesamowite. Robimy ostatni rzut na 90% z lekką zmianą miejsca. Łowienie na tym dystansie było fajne do czasu. Ta drobnica nas prześladuje, bierze co chwilę, znaczy nie bierze, szarpie co chwilę. Nie da się tego wciąć. I tak sobie siedzimy i nic się nie dzieje. Więc na ostatni rzut prawdopodobnie wracamy na lewą stronę przed ten cypelek. Może akurat trochę szczęścia i trafi nam się jakiś bonusik tam. Pięknie. Dodatkowo bardzo mocno wieje w naszą stronę, więc dorzucenie do tej wyspy też już nie było takie proste. Dzielnie walczyłem do samego końca, ale niestety bombka kompletnie nic dzisiaj. Ani jednego szarpnięcia. Nie widziałem też żadnego śladu ryb. To, że moja kukurydza prawdopodobnie zniknęła, to mogła być sprawka drobnicy. Albo za małego zasięgu widzenia kamery. Co do metody, tutaj przynajmniej się coś działo. Nie można powiedzieć, że nie. Aż w nasze łowisko nie dostała się cała chmara drobnicy. Podejrzewam, że gdyby nie wiatr, poradziłbym sobie z tym, ale niestety wiało. Zła partia wody, zła godzina, za gorąco. Pewnie coś z tych. Ale ostatecznie i tak się jakoś wybroniłem. Jedna rybka, nie największa, ale miała świetną osobowość na pewno. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego filmu.